Witam serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim urządzeniu, które może każdy kojarzy albo nie kojarzy, ale jest to Poco X3 NFC. W mojej wersji jest to coś mi się tu włączyło. Przykro mi z tego powodu. Powiem wam tak, w mojej wersji jest to coś takiego. Wszystkie parametry, ile to ma. To ma 6 giga RAMu plus 2 z pamięci wewnętrznej, 8-rdzeniowy procesor, który osiąga maksymalnie 2,30 GHz. I takie pierdoły ogólnie. A coś mnie kaszel łapie. No i zaraz ktoś się zapyta, ale po co ty kurde o tym telefonie gadasz? No to jest ogólnie, o, to jest moja wersja 128, ale ja mam ogólnie Shadow Grey, ale jest i ogólnie inne wersje. O, 6128, zgadza się, Poco X3. I sobie poczytamy o tym urządzeniu. Na pierwszy ogień idzie nazwa Poco X3 NFC. Zajebisty telefon do wielu rzeczy według mnie. Qualcomm Snapdragon, znak towarowy 732G. G oznacza potężną wydajność w grach oferowaną przez nowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G. Oferuje olbrzymią moc przetwarzania grafiki i zaawansowane możliwości obliczania SI. Zaawansowany technicznie proces wykonania w 8 nanometrach i 8-rdzeniowy układ pozwalają osiągnąć częstotliwość taktowania do 2,3 GHz. No, powiem szczerze, to jest zajebiście wydajny. Powiem szczerze, w wielu rzeczach to powiem wam szczerze, że mogę powiedzieć szczerze, że ten telefon rozpierdala dosłownie. Wybaczcie z mapy. No bo... Wynik Antutu to ponad 300 tysięcy jeden. Porównanie osiągi Snapdragon 730G. No widzicie tutaj bardzo wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz właśnie. Tylko chodzi o to, że ta częstotliwość odświeżania 120 Hz jest adaptacyjna. Ona nie będzie ciągle. Wiele ludzi myśli, że jak ustawi w tym urządzeniu 120 Hz, to będziecie mieli ciągle 120 Hz, cały czas 120 Hz i non-stop będzie to 120 Hz, a właśnie, że nie. Odczuwalne płynności zależy w dużej mierze od częstotliwości odświeżania ekranu telefonu. Wyświetlacz 120 Hz wyświetla do 120 klatek na sekundę. Pozwala to na płynne granie oraz najwygodniejsze przeglądanie mediów społecznościowych. Super wysoka częstotliwość próbkowania dotykowego 240 Hz. To się zgadza. To się zgadza, ponieważ ja nawet w rękawiczkach sobie fajnie mogę obsługiwać ten telefon i ja nie mam z tym żadnego problemu. W porównaniu z kluczowymi telefonami klasycznymi telefonami z częstotliwością próbkowania dedykowaną 120 Hz. Częstotliwości próbkowania dotykowego 240 w Poco
X3 NFC jest zwiększona o 100%, szybkość reakcji wynosi jedynie 4,16 milisekund. To jest bardzo dobrze. No i tu mamy parametry. Tu mamy sobie parametry różnego rodzaju, takie jak 120 Hz, 240, globalny debiut, Qualcomm, i tak dalej. Macie tutaj 64 megapiksele, 220 megapikseli, jest, wszystko jest opisane po prostu. No i techniczne, macie tutaj wszystkie dane, Snapdragon 732, 8 rdzeni Cryo, 470, taktowanie do 2-3 GHz, 8 nanometrów, Arduino 618, Arduino, a ja powiedziałem Arduino, powinienem powiedzieć Adreno 618, pamięć RAM 6 GB, ekran dotykowy, przekątna 6,67, rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 pikseli, czyli w 1080p. Częstotliwość odświetlania 120 Hz, dotyku od ekranu 240, Gorilla Glass 5. No i czujniki, akcelerometr, czujnik światła, zbliżeniowy, linii papilarnej, kompas cyfrowy, dual GPS, pilot na podczerwień. Podejrzewam, ale tylko... To tylko moje założenie, że telefon jeszcze posiada czujnik elektromagnetyczny. Ale to jest tylko moje założenie. Aparat tylny, aparat tylny, 64 megapiksele plus 13 megapikseli plus 2 megapiksele plus 2 megapiksele. Jeden z aparatów 2-megapikselowych to jest po prostu czujnik głębi, czyli inaczej kamera DOF. A czym jest kamera DOF, to sobie poszukajcie w internecie, bo ja ostatnio coś o tym chyba mówiłem. No i przesłona aparatu f1,89,1,73, dam jakieś obliczenia, to sobie tam wyszukajcie. No to co to? Główne funkcje aparatu: dokument mode 2.0, Dynamic Studio SE, filtr, bla bla, Thunderbird, no i macie tutaj wszystko. Aparat przedni 20 megapikseli, jego funkcje, funkcja aparatu przedniego, HDR, obsługa gestów, odświeżanie, studyjne SE, panorama, selfie, pełnoekranowy format zdjęć, timer, upiększanie SE, tryb portretowy SE, wykrywanie scen SE, rozdzielczość nagrywania 4K 30 fps, 1080p 30, 1080p 120 fps, 720p 30, 720p 120, 720p 240 i 720p 960 fps. Obsługiwane formaty wideo 3G2, 3GP, ASF, AVI, MKV, MKV, MP4, WebM, WMV. Lampa błyskowa wbudowana, 4G LTE, Wi-Fi dwa razy mimo, NFC, Bluetooth 5.1, obsługa LTE B20, tak, obsługa wiele rzeczy. No i tutaj mamy tam nawigacja, GPS, iGPS dwupasmowa, GPS, GLONASS, USB typ C, sztuk 1, wejście słuchawka 3GO, mikro, nano SIM plus, mikro SD, Android 10, MIUI 12, wersja pokoju. A akumulator atomowy, litowo-polimerowy, 5160 mAh, przewodowy 33 W, no i wymiary. Certyfikaty TUF, no i takie... No i takie tam, o, widzicie. Dobra, wychodzimy z tej strony. Pyk. No i powiem wam, że fajny jest ten telefon, widzicie, dużo teraz mi się...
I powiem wam szczerze, że ten telefon robi zarąbiste zdjęcia. No, na przykład tutaj sobie teraz widzicie pogląd ekranu, damy sobie 1000, damy sobie HDR Auto. Poczekaj, włączyłem HDR Auto. I na przykład, no nie wiem, zaraz sobie zrobimy zdjęcie, tylko niech samochód przejedzie. Na przykład sobie wezmę, zrobię od teraz zdjęcie lasu i patrzcie, co się stanie. I zobaczcie, to zdjęcie wyszło zarąbiście. Możemy sobie zarąbiście zrobić, bo mamy tu różne, po prostu różne opcje. Możemy też ustawienia. Mamy makro, klatka, linie, srynie, milie, powiem szczerze, pierdyliard innych rzeczy. A tu mamy ustawienia. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Rozmycie tła, klatki, linie. O, mamy aparat makro, jak widzicie. Ja sobie walniemy. Aparat makro mamy. O, zobaczcie, tak działa makro. I widzicie, jak pięknie jest odwzorowane zdjęcie materiału. I powiem szczerze, że tu mamy więcej opcji. Tu mamy 64 megapiksele. To w ogóle ta aplikacja została ulepszona wielokrotnie i teraz jest pełna moc. Teraz mamy pełną moc. Teraz naprawdę mamy pełną moc aparatu. I zaraz zrobię zdjęcie tego, tylko po prostu poczekam, aż sobie samochody przejadą. Teraz nic nie widać. O, z drugiej strony ulicy złe zdjęcie. Pyk. I patrzcie się teraz. Jak zdjęcie, jak żyleta wygląda. To pomyślcie, że ja właśnie na 64 megapikselach wykonuję zdjęcia astronomiczne i powiem wam szczerze, bardzo dobrze wychodzą. No. Ale ogólnie korzystam ze zwykłego trybu. O, teraz wyjdziemy. Więc uważam, że temat Poco X3 NFC mogę spokojnie sobie wyczerpać, bo na temat już tego telefonu opowiedziałem wam. A powiem szczerze, że telefon swego czasu parametry tego